No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i moi drodzy, ostatnie kilkadziesiąt godzin to absolutny Armagedon, jeżeli chodzi o ilość nowego kontentu. Tyle roboty mam z tym wszystkim, żeby wam to jak najszybciej, w jak najlepszy sposób pokazać, że sobie nawet nie wyobrażacie, ale ja się cieszę, nie ma co narzekać. Dzisiaj więc zgodnie z tradycją tego kanału przedstawię wam karnet bojowy nowego, trzeciego sezonu. Witam przede wszystkim wszystkie nowe osoby, które ostatnio zasubskrybowały ten kanał. Na wczorajszym live'ie to było ponad 500 nowych osób, także witam was serdecznie i zachęcam już teraz wszystkie pozostałe osoby, które jeszcze się wahają, żeby już teraz kliknęły ten przycisk subskrybuj. Do 178 tysięcy brakuje już niewiele ponad 100 osób, także jeżeli możecie, to zostawcie subskrypcję i na dobry start sezonu trzeciego będzie mi również miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę. Celem dzisiejszego odcinka, no co, byłoby zajebiście, gdyby się udało zdobyć 3000 łapek w górę. Wiem, że to dużo, ale może dacie jakimś cudem radę. A teraz przechodzimy już do karnetu bojowego za ten sezon, bo o to będzie się opierał dzisiejszy odcinek. Dzisiaj wam po prostu ten karnet pokażę. Zobaczymy, czy jest jakoś jakkolwiek ciekawy względem innych i tak dalej. I tak dalej. No dobrze, ja kupuję zawsze podstawową wersję z tego też względu, że i tak wbijam karnet na fulla. Więc zakupmy karnecik sezonu trzeciego. W końcu nowy sezon, moi drodzy, prócz nowej mapy, prócz drugiej części live eventu, na którą swoją drogą zapraszam was dzisiaj wieczorem na live streama tutaj na YouTubie, mamy też nowy karnet. No i co, moi drodzy? Let's go. Mam przede wszystkim jakiś odbierz żetony karnetu, czekajcie. Kliknę to, czy to mi... Aha, odebrało mi poziom pierwszy. Co? Czy to mi kupiło poziom? Czy to mi kupiło poziom? Nieważne. Lecimy od samego początku. Na sam początek mamy nową operatorkę, czyli Wraith. Prezentuje się ona następująco. No ona jest znana jakby z wszystkich grafik przedsezonowych. Także twarz główna tego sezonu, jakkolwiek to brzmi. Oczywiście na każdą na każdego takiego operatora mamy misje standardowo, które odblokowują inne warianty kolorystyczne właśnie tego operatora, w tym przypadku operatorki, także to każdy może sobie posprawdzać. Mamy również wraz ze startem skórkę do operatora Woodsa. Ona się prezentuje z kolei w taki sposób. Okej, czyli taki brudny Woods. Alright, jak coś to się shadery w tle instalują, dlatego tak troszkę przycinam, no ale nie zamierzam czekać, nie mogę się już doczekać, żeby sprawdzić ten karnet. Dobra, lecimy już z poziomami. Poziom pierwszy, mamy oczywiście naklejkę, tutaj mamy jakąś wizytówkę z radioaktywnymi dziećmi. Okej, okay, troszkę creepy. Double XP, mamy oczywiście talizmany. Pierwszy schemat do broni, jaki mamy, jest na poziomie piątym i zobaczmy, jak się on prezentuje. To jest schemat do auga. Okej. Okay. Ładny, ładny, nie będę mówił, ładny. Następnie mamy oczywiście kodpońcy. Kodpońców w karnecie standardowo będzie 1300 do zdobycia. Double Exp, skórka do pojazdu w Black Ops Cold War oraz oczywiście w Modern Warfare. W Modern Warfare będzie to skórka do Jeepa w takim stylu. Następnie mamy animowany emblemat. Skórkę do operatora Beka. Zobaczmy w takim razie, jak ona się prezentuje. Okej, okay, w ten sposób. No i oczywiście standardowo mamy również misję na tego operatora, dzięki którym odkryjemy nowe wersje kolorystyczne właśnie tej skórki. Co? Naklejka, kodpońcy, double exp, tutaj mamy jakiś celownik. Na poziomie, moi drodzy, 15 mamy pierwszą nową broń tego sezonu w karnecie. Jest to Pepesza, popularna Pepesza 41. Coś czuję, że to może być nowa meta broń na blisko. Samoczynny pistolet maszynowy. No ja już nie mogę się doczekać, aż tylko ją odblokuję i zacznę nią po prostu grać. Następnie na poziomie 16 mamy gest. Nie pamiętam, czy do tej pory były gesty w karnecie. Możecie mnie poprawić, czy tak, czy nie. Tak czy siak mamy gest, kod pońcy, skórkę do AK-74U. Następnie mamy wykończenie i niestety nie mogę zobaczyć tego wykończenia tutaj, no ale mamy też wykończenie. Jest skórka do operatorki Park. Ona się prezentuje w ten sposób. Wszystkie takie mroczne, takie zakrwawione, no ale taki jest vibe tego sezonu. Oczywiście standardowo mamy tutaj również misje na inne wersje kolorystyczne. Schemat do... bardzo fajny schemacik do XM4. Podoba mi się, taki fioletowy, taki klimat...
rebeliancki, ja bym to powiedział. Bardzo, bardzo fajny schemacik. Bez pocisków smugowych i tak dalej, także no tylko schemat jest tutaj ciekawy. Double exp, code pointsy, schemat do QBZ. Ej, również fajny, taki troszkę Damaskus, co? A nawet jest tu nazwa, Damasceńska Elita. No właśnie, co jest? Damaskus z Black Ops Cold War, no to nieźle, okej, okay, ale też fajny schemat. WXP, skórka na motor do Black Ops Cold War i skórka dokłada na Warzone. Schemat do Hauera 77. Okej, okay, spoko. Celownik, WXP, skórka do operatora Simsa. Jak wyglądają jeszcze misje? Okej, okay, w ten sposób. Na poziomie 31 odblokowujemy drugą, moi drodzy, nową broń z tego karnetu. Jest to Swiss K31, czyli broń, która wygląda bardzo podobnie jak Kar. Także jestem bardzo ciekaw, jak tak naprawdę w walce będzie ona wyglądała. Czy może będzie lepsza od Kara? Zobaczymy. Na kanale oczywiście test tej broni się pojawi. Code pointsy, fajna tutaj animowana wizytówka. Następnie mamy zegarek. Schemat do pistoletu. No, to już taki słaby schemat. Gest, schemat do DMR-ki, to jest chyba DMR-ka, prawda? Okej. Okay. Schemat do pojazdu Black Ops Cold War i schemat do buggy w Warzone. Skórka do operatorki Song. Okej, okay, taka militarna po prostu, w porządku. Może być. Code pointsy, schemat do Stonera. Fajne te schematy są w tym karnecie. Muszę powiedzieć, że do tej pory chyba najlepsze schematy w karnecie. Zobaczymy, jak to będzie na samym końcu karnetu. Tutaj mamy oczywiście muzykę wojenną z Black Ops 3. Schemat do Kriega. Też fajny. Chodzi mi o to, że po prostu one wyglądają znacznie inaczej niż po prostu inne kamuflaże do broni. I o to chodzi w tych schematach, żeby one się wyróżniały. Celowniki, code pointsy, kolejna wizytówka, skórka do operatora Vargasa. Okej, okay, zobaczmy sobie jeszcze misję, w porządku, skórka do M16, no i to już jest właśnie skórka, która mi się nie podoba, bo wygląda bardzo, bardzo zwyczajnie, no ale może fani takiej skórki również się tutaj znajdą, także myślę, że dla każdego coś się w tym karnecie fajnego kryje. Emblemat, double exp, zawieszka, schemat do M61, tak się bodajże ten lekki karabin maszynowy nazywał. Przez chwilę myślałem, że to jest może reaktywny schemat, ale nie, po prostu taki schemat. Code pointsy, double exp, naklejka, schemat do Galo. W porządku. Skórka do operatorki Powers. Misje oczywiście standardowo są. Celownik, zegarek, double exp, animowana wizytówka, również fajna, schemat do Bullfroga, taki nuklearny, radioaktywny, ok, code pointsy, tutaj mamy emblemat, tutaj mamy darmowego expa, tutaj mamy zawieszki, jest skórka do operatora Huntera. Taka zwyczajna bardzo, zobaczmy inne warianty, w porządku, skórka do czego... Czekajcie. Też taka, kurde, patrzcie, UFO, taka radioaktywny vibe. To jest AK-47, fajna, bardzo fajny schemat. Szkoda, że nie reaktywny, czy coś w tym stylu. No niestety, ale wyglądowo bardzo fajny. Muzyka wojenna, WXP, code pointsy, kolejna naklejka. Teraz mamy... Fajniutki, patrzcie, jaki schemat do MP5 z Cold War'a. No i to jest schemat, co? To jest schemat, który jest Mastercraftem, moi drodzy. Więc najwyższym jakościowo schematem, jaki może być. A zobaczmy, jakie są dodatki na tej MP5. Czy to będzie w ogóle grywalne? No nie są tragiczne te dodatki. Najlepsze też nie są, ale może coś tutaj będzie możliwe do ugrania właśnie z takim zestawem. Bardzo fajny schemat do MP5. No schematy w tym karnecie są naprawdę bardzo fajne. Skórka do operatorki Zane. Skórka do operatorki Zane, której nie mogę wam pokazać bardziej, bo wyrzuca mnie z karnetu do menu głównego. Zobaczmy, czy to będę mógł sprawdzić. Okej, okay, to już tak. Czyli tam się coś zgliczowało. Tutaj mamy schemat do M8 82, code pointsy, double X, mamy kolejny talizman, mamy kolejny schemat do FFR-a tym razem, w takim bardzo podobnym vibe'ie, co chyba M61 tam wcześniej było. No też tutaj pasuje, żeby to było jakoś reaktywne, ale niestety nie jest to reaktywne.
No okej, okay, ale schemat też ciekawy, taki kurde z metro, taki klimat właśnie postapokaliptyczny, podoba mi się to bardzo. Celowniki, pistolet, schemat do pistoletu. Schemat do operatora Garcia. Też taki mroczny, taki Assassin's Creed, co? Okej, zobaczmy sobie misję. O, tutaj patrzcie, wybrałem przypadkowo tego operatora, nieważne. Chciałem zobaczyć po prostu go w tym białym stroju, okej. Spoko. Cod Pointsy, na poziomie 92 mamy kolejną animowaną wizytówkę. Zegarek na poziomie 93. No i na poziomie 94, muzyka wojenna. Na poziomie, moi drodzy, let's go! Na poziomie 95 mamy reaktywny schemat do pepeszy. I to jest kozacki reaktywny schemat. No i to jest to, o czym mówimy. Patrzcie, jaki koks, patrzcie, jaki koks. No piękna sprawa. Super, na 95 poziomie zdecydowanie najlepsza rzecz do tej pory z karnetu. Następnie mamy zawieszki, kotpońcy, animowaną wizytówkę, znaczy emblemat na poziomie 99 i na poziomie 100 odblokowujemy oczywiście standardowo 4 rzeczy, czyli tutaj legendarną wersję do operatorki Rave, wyglądająca w ten sposób ta wersja. Zobaczmy sobie misję. Okej, okay. Fajnie, fajnie. Następnie mamy schemat do tego Swiska 31, czyli do nowego karabinu snajperskiego. Też bardzo fajny schemacik, w tym samym klimacie co ta MP5 wcześniej. No i mamy skin do Traka w Black Ops Cold War oraz Warzone oraz oczywiście animowany emblemat za ukończenie karnetu. Karnet potrwa przez 54 dni. No i moi drodzy, muszę powiedzieć, że mi się karnet bardzo, ale to bardzo podoba. Dawajcie znać, czy wam również się karnet podoba, jak dla mnie chyba najlepszy karnet do tej pory. No i co? Ja się z wami żegnam, do zobaczenia dzisiaj na live'ie, no i oczywiście w przyszłych materiałach na kanale. Fanatycy Warzone, zachęcam do zasubskrybowania, żeby nic was nie ominęło. Ode mnie to na tyle. Miłego dnia, no i widzimy się już niedługo. Mówi Goldzor. Na razie.